Witam serdecznie na kolejnym odcinku z cykli serwisowych. Tym razem zajmiemy się odzyskaniem, właściwie można to tak powiedzieć, drugim życiem tego dysku. Jest to Adata HD710, ten, który jest niezatapialny, niezniszczalny, ale jednak uległ awarii. Już mówię, o co chodzi. Po podłączeniu tego dysku do komputera, jak mogliśmy zaobserwować, niestety dioda na tym dysku nie zapala się. Komputer w ogóle nie widzi tego dysku. Będę musiał go rozebrać i sprawdzić, co się stało. Musiałem trochę użyć siły i niestety gumowa nakładka już straciła swoją, tak powiem, ochronną część. Dysk wygląda tak. Tutaj mamy zaczepy, dwa po tej stronie, dwa po tej stronie, dwa po tej stronie i musimy je teraz zwolnić, a do tego będę potrzebował narzędzi. Niestety trzeba było wymienić narzędzie na mocniejsze. I mamy otwarty nasz dysk, właściwie naszą obudowę. Tu mamy gąbeczki antywibracyjne, takie gumeczki. A oto nasz dysk. W Adata mieliśmy ukryty dysk 1 TB od Western Digital, wersja Blue. Obudowa niestety nam już się nie przyda. Tutaj mamy naszą płytkę, która prawdopodobnie uległa awarii. Teraz ją odmontuję. Tutaj jeszcze jeden klocek został nam dystansowy. I sprawdzimy naszą obudowę. Odepniemy nasz dysk do niej. Na razie nie zamknę, tylko podepniemy. Jak widzimy, nasz dysk jest już w obudowie. Teraz tylko podepniemy kabel zasilający. Świeci nam się obudowa na niebiesko. I czekamy, czy komputer wykryje nam ten dysk. Mamy charakterystyczny dźwięk wykrycia. I mamy
klient będzie zadowolony, bajki, zdjęcia, filmy, muzyka. Ten dysk jest podzielony na 4 dyski. Dysk dało się uratować, niestety. Obudowa solidna, ale trwały najbardziej wrażliwy komponent, albo najbardziej awaryjny, jest ukryty niestety pod tą pancerną obudową. Jest to niestety ta płytka drukowana. Prawdopodobnie gdzieś któryś tutaj z lutów odpowiadając za ten port, albo gdzieś któryś z tranzystorów uległ awarii. Jest mi teraz ciężko na tę chwilę obecną powiedzieć, ale próbuję to zdiagnozować, co z tym się stało. Jeśli się nie da, no to się nadaje i tak do wyrzucenia. Tak samo jak ta pancerna obudowa. Dysk dało się uratować, działa. Jak widzieliśmy na monitorze, jest podpięte wszystko. Wszystko się wyświetliło. Mamy dostęp do zawartości tego dysku. Więc dziękuję za uwagę i za ten serwisowy odcinek. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia już niebawem.
Thank you.